Witajcie, z tej strony Tomasz, kanał po 30. Z tej strony Tomasz, kanał po 30. Widzę coś niepokojącego. Dzisiaj, kurtka. Mnie nie zhejtowali. Jest? Widzicie coś tam? Nie, dobra. Dzisiaj będzie rzecz o hejterach, tak. Hejter, czyli osoba, która nienawidzi. Bez powodu i nie wiadomo za co. Mnie na kanale nie spotkał jakiś jeszcze większy hejt, na szczęście, nie licząc komentarza pierwszego w moim życiu, który brzmiał: zabij się. Niestety nie zrobiłem tego, muszę za to przeprosić. No bo mówię, kurczę, nie znam człowieka, co będę od razu robił to, co chcę. Takie były początki kanału. Wydaje mi się, że mam dosyć ogarniętych widzów, także nie mam takiego dużego hejtu, też kanał nie jest jakiś wielki. Jestem świadomy, że z czasem, jeżeli kanał zacznie się rozwijać, to pojawi się ten hejt. Jestem na niego gotowy, albo muszę być gotowy, chociaż jeszcze nie wiem, czy jestem, bo jeszcze go nie doświadczyłem. Staram się sobie tłumaczyć tak, słuchaj, ktoś ci napisze coś, to jest anonimowa osoba, czemu ty masz się przejmować? Nie znasz tej osoby, nie rozmawiałeś, ona nie zna ciebie tak naprawdę, widzi tylko jakiś urywek twojego życia. Najłatwiej jest wziąć klawiaturę, napisać coś, ty jesteś taki, taki, taki. Ale gdybyśmy się zastanowili, dlaczego ludzie hejtują i poszli trochę w psychologię, to wyobraźcie sobie, że jest w szkole gość, który jest odrzucony przez jakąś grupę osób, jest na uboczu, ciężko mu się zaklimatyzować z grupą, przychodzi do domu, nie dba o siebie, jakby siedzi przed komputerem, pije sobie, nie wiem, piwko czy cokolwiek. Z jednej strony współczuję takim osobom, ale z drugiej strony nie usprawiedliwiam tego, bo jeżeli będziemy odpuszczać, będziemy mówić, że o dobra, nie interesuje mnie twoje zdanie, to ta osoba poczuje się mocna, bo ona nie ma na tyle rozwiniętej w sobie empatii i inteligencji emocjonalnej, żeby zrozumieć to, że ty odpuszczasz nie dlatego, że czujesz się gorszy, tylko że po prostu no, nie chcesz się zniżać do jej poziomu. Jeżeli ty odpuścisz, to ona przejdzie po tobie, później spotka następną osobę, znowu będzie ją krytykować i ta kolejna osoba może już tego nie wytrzymać. Uważam, że powinniśmy się bronić. Nie możemy odpuszczać takim osobom, które swoje jakieś niepowodzenia, swoje kompleksy rekompensują, atakując inne osoby. Mi jest trochę łatwiej z takimi osobami walczyć, po pierwsze, że jestem facetem, po drugie, że no zawsze gdzieś w szkole był ten sport. Siedziałem z tyłu w klasie, w ostatniej ławce, w przedostatniej. No ale dlatego, że miałem dobry wzrok po prostu. Ja staram się rozbić, powiedzmy, człowieka na czynniki pierwsze. Dlaczego on się zachował w stosunku do mnie w taki sposób? Jeżeli dojdę do tego, dlaczego, do tych podstaw, że on się zachował tak i tak, ponieważ nie wiem, może mi zazdrości tego i tego, ja staram się go zrozumieć, że po prostu to jest jego bezsilność, dlatego mnie atakuje. I tyle, bo zazwyczaj atakuje się osoby, powiedzmy, o level wyżej od ciebie, żeby ściągnąć cię do swojego poziomu. Tym osobom nie chce się wejść na twój poziom, tylko łatwiej im ściągnąć ciebie w dół. I tyle. Dlatego nie możemy pozwalać, żeby takie osoby miały wpływ jakikolwiek na nasze życie. Tak mi się wydaje, że jeżeli już chcemy komuś, nie wiem, dopiec czy się odegrać, to jedyną rzeczą, którą możemy zrobić i która wydaje mi się, że najbardziej kogoś zaboli, po prostu być szczęśliwym człowiekiem, nic więcej. Jeżeli jesteś szczęśliwym człowiekiem, otaczasz się pozytywnymi ludźmi wokół siebie, to ciężko jest ciebie trafić, ciężko jest ciebie zranić, bo spływa to wszystko po tobie jak po kaczce. To jest moje zdanie o hejterach. Już nie mówię w internecie i tak dalej, ale też w życiu codziennym. Idziemy do pracy, idziemy do szkoły, zawsze znajdzie się jakaś osoba, która wszystkich krytykuje i to jest... I nie możemy też pozwolić, żeby ta osoba rozwijała swoje skrzydła, bo często jest tak, że ona jest sama, a wokół jest kilka osób i nikt się nie odzywa. Trzeba się bronić. Nie można pozwolić, żeby... Dzisiaj po prostu dużo osób mówi, co by nie zrobiło i tak dalej, biorę 100 kilo na klatę. Mówisz to i to, a jeżeli przychodzi do weryfikacji, to później się okazuje, że no jest trochę inaczej niż mówiłeś. I najgorsze jest też w tym to, że jak zostanie ktoś złapany na gorącym uczynku, że słuchaj, mówiłeś to, a tak nie jest, to ta osoba nie potrafi się przyznać do tego, że dobra, zrobiłem źle, nie wiedziałem czegoś, tylko idzie w zaparte. No, dla mnie to jest takie, jeżeli osoba jest... zna swoją wartość, jest pewna siebie, to po prostu potrafi się według mnie przyznać do błędu. Zrobiłem to, dobra,
nie umiem wszystkiego, postaram się następnym razem zrobić lepiej. I ma tą siłę w sobie, żeby przyznać się po prostu. Ja wolę takie osoby, które są szczere, które powiedzą: słuchaj, nie umiem tego zrobić, pomóż mi. Niż osoby, które wszystko wiedzą, zjadły wszystkie rozumy. A jak przychodzi co do czego, no to czas i po prostu, no, prawda wychodzi. Tyle. Starczy chyba, nie? No co będę się rozwodził na temat hejterów? Bądźmy hejterami, bądźmy pozytywnymi ludźmi. Wow, to kiedy taki pozytywny? Wiecie, no słońce idzie, lato idzie, no i idę się opalać później. Zrobię tego vloga. Byłem rano biegać. Jestem zdrowy, mam dwie ręce, mam dwie nogi. Reszta jakoś się ułoży. Pozdrawiam. Czwarty dzień biegania. Powoli siada na głowę. Dzięki za komentarze pod ostatnim filmem. Został ciepło przyjęty Doris, Agnes. Wszyscy komentujący. Dziękuję. Idę się napić. We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong. Dobra, nie będę wam się miał, nie chcę się biegać dzisiaj. Dzisiaj jest spacer. Trzeba znać swoje limity. Możesz wszystko, wszystko zależy od ciebie. Uwierz w siebie, złap dzień, wstań rano. No dobrze. Siedźcie w domu. Aparat ukradnie się skończy, to nagrywanie YouTube'a.